Zacznę od tego, że zmieniłem nieco układ płytek. Tutaj przy szpitalu poprzednio było skrzyżowanie w kształcie litery T. Zmieniłem to na prosty odcinek drogi, głównie z uwagi na to, że po prostu strasznie dużo zużyłem tych skrzyżowań. I tutaj są dwie płytki tego typu, tu była jedna i tu jest kolejna i po prostu zaczęło tego brakować, a wiem, że w dalszej części na pewno będą one bardzo potrzebne. Jak tak teraz patrzę na tą część przy posterunku, to właściwie myślę sobie, że tutaj też jest niepotrzebne to skrzyżowanie w kształcie litery T i chyba to zamienię po prostu na zakręt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, zamieniony. Wygląda tak. Chyba to zostawię. Nie jest tutaj może idealnie, bo ta część jezdni wygląda trochę jakby wjeżdżała w szpital, no ale mimo wszystko chyba jest lepiej i jest też cenna płytka zaoszczędzona. Zostawiamy tak. Jakby ktoś się zastanawiał, po co są tutaj te dyndle, to jest po prostu tymczasowa pomoc, która mi łączy płytki i po prostu powoduje to, że nie rozjeżdżają się. Dość długo zastanawiałem się, jaki zestaw powinien być kolejny. Wybrałem ostatecznie bank, tudzież całą scenkę w postaci napadu na bank. Dlatego, że może to nie jest największy zestaw w kolejności, ale jest wysoki. Chodzi o to, żeby te wysokie budynki były z tyłu, żeby po prostu nie zasłaniały tych niższych. Budynek wygląda tak. Bardzo lubię ten zestaw. Jest on naprawdę pomysłowo skonstruowany. Mamy tutaj bankomat, który można wyjąć, co ma jakby służyć tej scence, w której ci rabusie wyciągają go za hak, zaraz to pokażę. Najpierw prezentacja samego banku. Mamy kamerę z włosem mojego psa. Podobnie jak sam bankomat, tutaj mamy safe, który również można wyciągnąć. W safe oczywiście są pieniądze. Wnętrze wygląda tak. Jest oczywiście jakiś pan bankier. Poczekalnia, wiadomo, to się głównie robi w bankach. Od góry jest też otwierany dach. Pojazdy dołączone do zestawu to policyjna furgonetka, buldożer z hakiem i, a jakże, helikopter. Pomyślałem o banku, mając w głowie konkretnie to miejsce, które aż się prosi o zagospodarowanie. W miarę to pasuje. Zastanawiam się teraz tylko, czy nie byłoby lepiej, gdybym minimalnie przesunął w lewo remizę. Jednak nie. Budynek stoi równo. Przeniesienie remizy nic by tu nie zmieniło. Jeśli chodzi o pojazdy, wykorzystamy na ten moment tylko buldożer i helikopter, dlatego że buldożer no, praktycznie musi być zamontowany w tym miejscu przy banku, przy próbie kradzieży bankomatu czy sejfu. A helikopter upchniemy na dach, bo generalnie trzeba te helikoptery gdzieś poupychać. Furgonetka poczeka na dalszy rozwój budowy. Płytki, które tutaj dołożyłem poniżej, one są tak naprawdę tylko tymczasowo, prawdopodobnie zostaną zamienione i
tak się to prezentuje finalnie. Co do pojazdów, wykorzystamy na ten moment tylko buldożer i